A ja krzyczę, płaczę i mówię, ja pierdolę, mówię, ale ma duże jaja. Ona mówi, panie, ty pan tą pępowinę. Patrzę się, mówię, ale jak, co? Mówię, kurwa, mówię, nie umiem nożyczek obsługiwać. Mówię, pani daje, przegryzę, mówię, jak prawdziwy wojownik, jak wiking. Myśmy popatrzyli, jak najebnie tego. Ciechocinek, moje miasto, tak w cudzysłowie, bo tak naprawdę to nie utożsamiam się za bardzo z nim. Od lat już, od 8 lat mieszkam kilka kilometrów stąd w Aleksandrowie Kujawskim, no ale odwiedzam moich rodziców tutaj dość często, czy moich rodziców już teraz tylko matulkę. Tutaj pod Tężniami, można powiedzieć, też spędziłem troszkę czasu. Tam właśnie między trzema Tężniami jest stadion, na którym zaczynałem w sumie swoje pierwsze, stawiałem pierwsze kroki, jeśli chodzi o sport, grałem w piłę. No 9 latek. Jakieś tam minimalne, okręgowe sukcesy były, troszkę bramek się nastrzelało. No ale gdzieś tam piłka poszła w las. Drogę życiową, ten taki odpowiedni tor, myślę, też zagubiłem. Z ojcem nigdy nie miałem jakiegoś kontaktu, takiego jak chyba ojciec z synem powinien mieć. Przynajmniej ja tak uważam. No i też może dlatego gdzieś tam się zagubiłem w pewnym momencie, bo zabrakło tej silnej ręki, która by podeszła, wyjebała mi w papę i powiedziała, ty weź się ogarnij, co ty kurwa robisz, chłopaku. Dlatego zaczęły się gdzieś tam problemy z prawem, gdzieś tam ze szkołą też może, bo i te wyniki nie były takie, jakie powinny być. Jak pierwsza trawka, pierwsze panko, papieroski. Błędów dużo było. Myślę, że za nie zapłaciłem. Jednak łez matki nie zmyję i tego chyba, tego najbardziej żałuję, że jednak wypłakała się kobieta za mnie, przeze mnie. No ale mam nadzieję, że to, co teraz robię i jakim człowiekiem się stałem, chociaż troszkę zrekompensuję te wszystkie chwile, gdzie musiała na mnie czekać i odwiedzać mnie w miejscu, w którym tak naprawdę nigdy nie powinna mnie odwiedzać. Tak jest, mocno! Mocno! Tak jest, ale będę nie do zatrzymania będę. Tak jest! 10. stopień wtajemniczenia. Pokaż, co potrafisz, mistrzu. Nataniełek przyszedł na świat 9 października ubiegłego roku o 15:34. Akurat miałem to szczęście, że wpuścili mnie na oddział. Także od pierwszych sekund jego życia jestem z nim. Taka śmieszna sytuacja, 5 kobitek odbiera poród, wszystko to, one mówią, tutaj pan coś ten, tu nożyczki pan przetnie pępowinę. A ja krzyczę, płaczę i mówię, ja pierdolę, mówię, ale ma duże jaja. Ona mówi, panie, tnij pan tą pępowinę. Patrzę się, mówię, ale jak, co? Mówię, kurwa, mówię, nie umiem nożyczek obsługiwać. Mówię, pani daje, przegryzę, mówię, jak prawdziwy wojownik, jak wiking. Myśmy popatrzyli, jak najebnie tego. Ale no tak, no w tamtym momencie byłem w takiej euforii. To były takie emocje, że wtedy nawet nożyczki sprawiły mi trudność. Ale wtedy wiedziałem, że jestem gotowy na to, bo jednak zostać ojcem, a być tatą, to jest różnica. I wiem, jak ile bólu jest, ile smutku jest w dziecku, które gdzieś tam, może nie wiem, porzucone to za dużo powiedziane, ale gdzieś tam, gdzie nie ma tej takiej pełnej rodziny, gdzie jest jakaś pustka, którą ciężko jest wypełnić, ile jest pracy nad kształtowaniem psychiki takiego dziecka. A tam nie mówię, ja nie jestem ideałem, nigdy nie byłem, nigdy na takiego się nie kreuję, ale jakoś staram się przelewać tą miłość, która jest we mnie, którą odnajduję w sobie. Cztery walki zawodowe na gołe pięści za mną. Wszystkie wygrane przed czasem. 3 nokauty, jedno TKO, bo sędzia przerwał. To była ta najcięższa moja solówka z Andrzejem Durskim. Zawsze o tym wspominam, no bo z tym chłopakiem stoczyłem taką batalię jak z nikim do tej pory. I powtarzam to cały czas, że to był najtwardszy mój przeciwnik, więc
tam po prostu po trzech liczeniach w drugiej rundzie sędzia Michał Wlazło, pozdrawiam, przerwał, bo już Jędrzej dalej by wstał, dalej by się pewnie, byśmy się pewnie napierdalali, ale no to już w tym momencie chodziło o zdrowie, a nie o to, kto jakie ma jaja, bo jaja pokazaliśmy oboje, wychodząc do walki na gołe pięści, napierdalając się przez pierwsze 3 minuty jak dzikusy. No i pas mistrza, w którym zawsze już będzie kawałek serducha Jędrzeja i mój, bo on wygrał go w turnieju, ja mu go odebrałem. No a teraz jak jest możliwość pokazywania się w miejscach, gdzie zawsze, w których zawsze marzyłem, żeby się pokazać, spełniam się, nie? Tworzę legendę jakąś tam dla synka, dla dzieci. Wolę na końcu drogi powiedzieć, kurwa, że było zajebiście, mimo nawet, że, nie wiem, uda się, nie, bo się, czy się nie uda, będę robił wszystko, żeby się udało, ale jeżeli się nie uda, to chociaż powiem, kurwa, spróbowałem, ale nie będę sobie pluł później resztę życia wrychlając browara przed telewizorem i powiedzieć, kurwa, temu wyszło, tamtemu wyszło, a mi nie wyszło, bo nawet nie spróbowałem, jebać to. Kurwa. Ogólnie, jak jeszcze był, to nie mieliśmy czasu, tak naprawdę czasu. Nie umieliśmy rozmawiać. Nie wiem, nie było nigdy wspólnego tematu. Gdzieś tam mijaliśmy się tak naprawdę, no ale był. A teraz, gdy już go tak naprawdę nie ma, to przyjeżdżam sobie często tutaj sam, gdy nie mam z kim porozmawiać i właśnie tak sobie rozmawiamy i nadrabiam ten czas, który gdzieś tam wtedy właśnie uciekł. Ostatni czas nie był dla mnie zbyt łaskawy. W sumie końcówka ubiegłego roku i można powiedzieć pierwsza połowa tego roku nie była zbyt przychylna dla mnie na wielu płaszczyznach. Takie stany w sumie jak kurwa w chorobie dwubiegunowej. Stany depresyjne i stany maniakalne, z euforii w depresję. Chwilę coś dobrze, za chwilę pizda. I też wygrałem walkę w Anglii w 6 sekund. Tydzień później ojciec zamknął oczy. Później kolejna walka, znowu wygrana, znowu euforia. Tak sobie pomyślałem, mówię, kurwa, co teraz się stanie? No nie wiem, może jakoś zaburzyłem ten, kurwa, dziwny algorytm i nie będzie tak źle. Nie lubiłem nigdy biegać, jakoś nie praktykowałem tego. Może przez to, że gdzieś tam lata piłki wyciągnęły to ze mnie, wypaliłem się może pod kątem właśnie biegania, pod kątem piłki nożnej. Bardziej ciągnęło mnie chyba do tej adrenalinki, którą teraz sobie wstrzykuję przy każdym pojedynku na macie, na klatce, w ringu. Też jest jakaś tam forma adrenaliny, jednak wejść do tej wody, przetrzymać ten, nie wiem, 5 minut, 10 minut, zależy kto tam na jakim etapie jest. Ja jeszcze raczkuję, ale parę minut wytrzymam. Też jest jakaś tam walka, można powiedzieć, tak jak przy zbijaniu wagi, gdzie trzeba zrobić tam w kilka dni, powiedzmy 10 kilo, jak ostatnim razem musiałem zrobić, to była prawdziwa walka. To też jest walka, bo walka z samym sobą to jest najcięższa walka. A później jak już wchodzisz do ringu, to już jest zwieńczenie tego wszystkiego, to już jest sama przyjemność, która płynie po prostu z pasji. Pamiętam jeszcze za czasów chyba właśnie jak byłem piłkarzem lokalnym. Gdzieś tam zawsze człowiek szukał troszkę tej adrenaliny, właśnie jakieś kurcze dziwne młodzieńcze solówki. No i kiedyś w gimnazjum jeszcze, no było na pograniczu tego, że miałem tam szansę przegrać właśnie solówkę, bo wiadomo, początek roku szkolnego, no to trzeba było pokazać, kto jest kim. No i tam, kurczę,
jeden taki chłopak przerywał, gdy łapałem za nogi gościa i go obalałem, powiedzmy. Próbowałem go gdzieś tam rozbić, no i przerywał. No i tam troszkę przyjąłem. Ogólnie się rozeszło, powiedzmy, no contest, ale powiedziałem, nie, no, tak nie będzie. Zamówiliśmy z takim chłopakiem worek, powiesiliśmy go za domem. Napierdzielaliśmy ten worek codziennie, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Nie było co robić, co w ten worek. Ładowaliśmy, no i odgryzłem się. Tak dość ostro się odgryzłem. Nie wiem, miałem chyba 20-21 lat. Wtedy pierwsze treningi, około dwóch miesięcy treningów. Wyjazd na zawody. Amatorska liga, Arachion Olsztyn. Pierwszy to był, nie wiem, to był chyba wtedy ćwierćfinałowy pojedynek danych tam zawodów. Z jednej strony trener, spokojnie Sebuś. Pierwsza walka, przeczytaj, spróbuj sobie, jak to będzie. A z drugiej strony właśnie też był wtedy Łukasz Walczyk, mówi, skiermanek, wpierdalaj się od razu jak na solówce. No to się wjebałem, no i po minucie wypompowałem całą siłę, wtedy paliłem papierosy. Bujne życie prowadziłem. Walkę przegrałem ostatecznie na punkty. Zrażony tym, że przegrałem, mówię, kurwa, co mi z tych treningów, chuj tam, lecimy dalej swoim tam, po swoim łuku. Później znowu stwierdziłem, jadę znowu na zawody. Kolejna walka, znowu przegrana. Kurde, mówię, nie, to nie dla mnie. W 2019 roku wróciłem do żywych i mówię, idę na maksa w sport. Puchar Polski MMA. Brąz wtedy przywiozłem, dwie walki wygrane, jedna przed czasem przez knockout. No i kolejną walkę, trzecią walkę przegrałem na punkty. Odpadłem, brąz przywiozłem, dobra, mówię, kurczę, no ale tak nie mam trenera, który mi poświęci tyle czasu, ile bym chciał i nie wejdzie ze mną na ten poziom, który bym chciał i efektów nie będzie takich, jakie bym chciał, więc przypadkowe spotkanie z trenerem Dawidem Rutkowskim u mechanika. Akurat wtedy też wrócił bodajże z Norwegii, mówię, no to się zgadamy. A słyszałem też właśnie, że trenują tam w salce w piwnicy. Tak, na pierwszym spotkaniu, na pierwszym treningu wspólnym ze Scarface'em, to co zauważyłem, co ma i co jest bardzo ważne w walkach, w sportach, czy w boksie, czy w MMA, no to jest mocne pierdolnięcie, naprawdę. Bije mocno, nie? Chłopak. To już chyba ma, naturalnie ma to jakoś tam, nie? Także ma mocne uderzenie i mega kondycję, nie? Jest nie do zajechania. Przede wszystkim dobry chłopak, pomocny, dobra duszyczka, naprawdę, nie? Mimo tego jego wyglądu takiego, że tak powiem, małego zbuja, jest mega, mega dobrym kolegą i przyjacielem, o, może w ten sposób. W sobotę o 5 rano potrafi wyjść z ciepłego łóżka od swojej żony i robić mi tarczę, bo akurat tak się w życiu poukładało, że nie w każdych godzinach mogłem trenować, więc robiliśmy o 5 rano tarczę od razu po mojej pracy. Zaangażowanie i serce, które oddał mi trener Dawid, nieporównywalne z niczym innym, co dostałem od ludzi. Nie mówię, wiele osób dobrych spotkałem na swojej drodze, które mi pomagały w różnych sytuacjach, jestem im wdzięczny i będę. Mam nadzieję, że jeśli będę mógł się odwdzięczyć, to na pewno to zrobię i sprostam temu zadaniu. Dzwonił do mnie pan Mariusz Grabowski, chcę spróbować sił w Gromda, bo obserwuje mój profil, widzi, że walczy na gołe pięści, że ciekawa ze mnie postać. Chciałbym spróbować innego świata trochę, jakim jest Gromda. Ja mówię, kurczę, mówię, no, to robimy to. Z kim, co, jak? Mówi, tutaj jest troszkę inaczej. Mówi, tutaj dogadujemy się dopiero przed naprawdę naważeniu, kto z kim, jakie jest zestawienie. Mówię, kurczę, taka nutka tajemniczości, ale mówię, może być ciekawy. No dobra, działamy. Man, look at these two, just going right at it, holding nothing back, and we already got our first victim here. No wiadomo, no debiut na Gromda, 15 sekund, z doświadczonym, mocnym zawodnikiem. Nokautowałem go ciężko tam pierwszymi uderzeniami. No i nastawiałem się na to, no mówię, no kurczę, na pewno on też mnie chce skrzywdzić, to są gołe pięści. Ja w każdy cios wkładam 250% siebie i każdy cios, jakiby to nie był, czy to będzie lewy, prawy, prosty, czy to będzie sierpowy, czy to będzie cios z dołu, to każde jest takie pierdolnięcie, że co nie wejdzie, wiem, że upadnie, bo
wiem, jaka jest moje, wiem, jakie są moje możliwości, jaką mam siłę, czym dysponuję i jakie są moje atuty i wiedziałem, że na pewno, jeżeli on jest mocny, okej, nie walczył jeszcze ze mną. No i stało się tak jak się stało, 15 sekund, kolejny knockout do mojego rekordu dopisany. Powiem szczerze, no rzadko się spotyka takich zawodników do trenowania, którzy nie odmawiają, a przeciwnie, nieraz trzeba hamować to, co ja nie miałem, że trenerzy mnie wyhamowywali i kazali mi przykładowo troszeczkę zwolnić. Tutaj właśnie wszystko jest na pełnych obrotach, pełne zaangażowanie, walka, nie ma słowa nie i to mi się bardzo podoba i mnie to właśnie ujęło w nim, że on po prostu ma cel i dąży do niego za wszelką cenę. Większość ludzi myśli, że gołe pięści, o fajnie, o tutaj harpagany się biją z ulicy, wyjdź, dostań, zobacz, co się wtedy urodzi w twojej głowie, jakie jest uczucie. Większość ludzi wtedy dopiero jak dostanie właśnie z gołej piąchy w łeb, stwierdza, że jednak to nie jest ich miejsce. A ja, gdy dostałem gołą kością w łeb, to wtedy zrozumiałem, że tylko w tym się potrafię spełniać, bo w rękawicach było różnie, w rękawicach nie potrafię, nie wiem czemu, nie idzie mi, a bez rękawic idzie mi bardzo dobrze i w tą stronę będę szedł już myślę do końca kariery, która mam nadzieję będzie trwała jak najdłużej i dojdę tam, gdzie sobie założyłem, gdzie postawiłem sobie swoje wysokie cele i nie są one za wysokie, one są wysokie, bo trzeba mierzyć wysoko. Gronda. Nie ma miękkiej gry.